Dzisiaj informujemy społeczeństwo o tym, że leśnicy zostali odsunięci od decydowania o przyszłości polskich lasów. My chcemy brać udział w reformie lasów, w zmianach, które w lasach będą, ale tak jak kiedyś organizacje ekologiczne były odsunięte całkowicie od decydowania o lasach, tak teraz w drugą skrajną stronę tylko one decydują. Wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, no niestety leśnicy, naukowcy leśni zostali odsunięci od decydowania, jak mają być zarządzane lasy w przyszłości. Organizacje ekologiczne nie wezmą odpowiedzialności za zarządzanie lasami, a lasy to jest 1/3 powierzchni Polski. To nie są lasy, które zostawimy sobie same i wyrośnie nam Puszcza Białowieska. My po prostu mówimy tak, jeżeli zmiany w lasach, to z leśnikami, z naukowcami leśnymi. Mamy naprawdę niesamowitych naukowców leśnych i do tej pory zawsze się odbywało. Pojawiały się różne szalone lub mniej bardziej pomysły. Trafiało to później do naukowców, oni mówili, jak sprawa wygląda. Obecnie mamy w całej Europie do czynienia z zamieraniem lasów ze względu na zmianę klimatu. Tego przeciętny Nowak nie widzi, leśnicy to widzą na co dzień, a na samej Opolszczyźnie mamy do czynienia z zamieraniem drzewostanów sosnowych. Tak, szanowni państwo, sosna zamiera. Jedną możliwością jest przebudowa tych drzewostanów, wprowadzenie większej ilości gatunków iglastych oraz też nowej, młodej sosny, która będzie odporna na zmieniający się klimat. Są to wyzwania, o których my leśnicy wiemy. Jest bardzo dużo tych zadań, które są przed nami w dobie zmieniającego się klimatu, a my zostaliśmy odsunięci całkowicie od głosu jakiegokolwiek, chociaż minister o tym mówi, że z leśnikami coś dyskutuje na TikTokach czy na innych filmikach w social mediach, ale to jest niestety nieprawda. Dlatego wyszliśmy tutaj, żeby powiedzieć społeczeństwu, jeżeli nawet ktoś jest ignorantem totalnym, jeżeli te sprawy go nie interesują, to niech wie, że przez te działania w przyszłości za rolkę papieru zapłaci 10 zł, a meble, krzesła czy stołu będą kosztowały go kilka razy więcej. Jestem tu dlatego, bo jestem dumna, że pracuję w Lasach Państwowych. Od już prawie 20 lat jestem leśnikiem, pracuję terenowo, kocham swoją pracę. Jestem dumna z pracy leśników, bo od 100 lat gospodarujemy polskimi lasami. Po pierwsze, lasów jest więcej, po drugie, one są coraz starsze, a po trzecie, jest coraz więcej lasów liściastych, czyli bogactwo lasów coraz bardziej się zwiększa. Także jestem tu po to, żeby po pierwsze pokazać dumę, a po drugie wyrazić swój sprzeciw w stosunku do polityki, jaka jest w stosunku do leśników i lasów teraz prowadzona przez ministerstwo. Jesteśmy po rozmowie z panią wojewodą oraz z panem wicewojewodą opolskim. Złożyli nam życzenia, bo my dzisiaj świętujemy Dzień Leśnika. No i też życzenia z okazji stulecia Lasów Państwowych. Poinformowali nas również o tym, że te postulaty, które wyborcze były, czyli jeżeli chodzi o wyłączenie 20%, do tego musimy wspólnie dojść i oczywiście musimy współjść tym logicznym, merytorycznym głosem do tego. Są to ważne zadania, przed nami zmiana ustawy o lasach. Pani wojewoda oczywiście tą informację przyjęła i będzie się starała, żeby, jeżeli mamy czymś zarządzać naszym skarbem narodowym, to róbmy to jak najbardziej merytorycznie na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia leśników, ale nie możemy pomijać absolutnie głosu społeczeństwa, organizacji pozarządowych. Ona też jest bardzo ważna. Instytucja stuletnia, która jest bardzo dobrze zarządzana i może to jest właśnie ten problem, że przynosi duże zyski, przychody i to wzbudza zbyt duże zainteresowanie polityków. Wzbudzało to przez ostatnie 8 lat zainteresowanie, no i teraz to zainteresowanie nie spadło. My polityki jako leśnicy nie robimy. My chcemy zarządzać dobrze, merytorycznie naszymi zasobami. Ja akurat jestem zwykłym leśniczym i widzę, że moja praca będzie utrudniana, a ja chcę po prostu stabilnie zadbać o to, żeby o lasy dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, żeby zapewnić stabilność lasów. To po prostu są takie wezwania przed nami. Mamy nadzieję, że to się uda i że głos leśników jednak będzie brany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, brany pod uwagę przy tworzeniu zmian w przyszłości.